czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej 5 czerwca 1920 roku trzy sowieckie dywizje zaatakowały odcinek dowodzony przez generała Jana Sawickiego. Walka nie trwała długo. Liczniejsze i lepiej wyposażone oddziały wroga pokonały 6. Kompanię 19. Pułku Piechoty. Większość broniących została wybita. Koło południa sam Horodek znalazł się w rękach sowieckich. Rodzinom pozostał ból, uczucie pustki, ale i wiara w ostateczne zwycięstwo Rzeczpospolitej.